cześć, tu Serturok. Witam Was w kolejnym odcinku Gramy z Głową. Dziś chciałem Wam pokazać mój sposób na to, jak radzić sobie przy naprawdę słabych losowaniach. Tutaj zerknijcie na to, jak nas rzuciło. Jesteśmy siódmym tierem. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem ósemek i dwie dziewiątki. Dodatkowo w tym isie mam stokowy silnik, nie najlepszą armatę, chyba nie było gąsek, także generalnie dosyć słabo. Co zawsze robię przy takiej bitwie, jeśli wiem, że jestem nisko losowany? Przede wszystkim przeglądam składy i zastanawiam się, co ja mogę w takiej bitwie zrobić, jaką pełnić rolę, i to właśnie uczyniłem. I tutaj zobaczcie, po obu stronach tak naprawdę nie ma zwiadowców. Jest dużo czołów ciężkich i po dwie artylerie. Także postanowiłem, ponieważ walka od przodu, tak naprawdę z dziewiątymi tierami, czy nawet z ósmymi, z isami trzecimi, czy KV-5, Tiger 2, to naprawdę mają bardzo twarde pancerze, więc niewiele mógłbym zrobić przy takim słabym losowaniu. Więc postanowiłem, że pojadę na środek i zacznę spotować. Po prostu wesprę drużynę. Postaram się tutaj zrobić za wabika, za skauta i ewentualnie próbować tutaj wykryć tą drużynę, która będzie się zbliżała. Jak widzicie, moja drużyna ustawiła się w rogu mapy. Widzi, że ja tutaj pojechałem jako scout. No ja mogę liczyć oczywiście na ich armaty. Oni mogą liczyć na to, że ewentualnie jeśli ktoś zginie, no to ja. Także ja podejmuję to ryzyko i próbuję, ponieważ nie jestem w stanie nic zrobić. O, i tutaj widzicie, tak, wyjeżdża na mnie Tiger drugi, trafiony. Ja tutaj na spokojnie staram się zachować spokój. Jadę tyłem, staram się cały czas ustawiać kątem. Na spokojnie przycelowuję point. Jak widzicie, ja przyjąłem naprawdę tylko jeden hit, a Tiger 2 zginął. Po prostu moja drużyna go wykończyła. Ja starałem się nie zasłaniać widoczności, dlatego nie szedłem z nim w zwarcie, tylko jechałem spokojnie do tyłu, wystawiając go na ostrzał. Jak widzicie, przy okazji udało się jeszcze wyspotować dwa czołgi, które też tutaj od razu oberwały. I znowu zniknąłem z radaru i próbuję do przodu tutaj coś wykryć. Jak widzicie, moja drużyna ustawiła się dosyć dobrze, bo każde miejsce na mapie jest kryte. Tutaj oczywiście artyleria ma na mnie ostrzał, także cały czas trzeba być w ruchu w takim wypadku i próbować spotować. Jak widzicie, ani nie mam prędkości, ani kamuflażu, ani jakiegoś działa, które mogę zrobić krzywdę tym wyższym tierom, ale po prostu wykorzystuję to, co mogę, czyli po prostu spotuję. Akurat w tej konkretnej sytuacji, jeśli tutaj byłoby w drużynie skauty, czy powiedzmy jeszcze jakieś tam inne rozwiązanie, no to pewnie zachowałbym się inaczej, ale w tym konkretnym wypadku akurat postanowiłem być w ten sposób przydatny. O, jak widzicie, wyspotowany dostał, ja dostaję punkty za to, że spotuję, za to, że drużyna robi im obrażenia, dostaję z tego połowę expa, i po prostu jestem przydatny, nie jestem bezczynną siódemką, która gdzieś tam kampi w krzakach, nic nie przebija i marudzi tylko, że ma bardzo słabe losowania, więc dlatego ma słaby procent zwycięstw. Jak widzicie, tutaj artyleria próbuje, wykryta dziewiątka, także ja spotuję dla moich czołgów, dla artylerii. Oprócz tego oczywiście też drużyna tam spotuje z tyłu, na przykład ten, który tutaj podjechał, został spotowany przez drużynę. Oprócz tego, że spotuje, no to też tutaj zabezpieczam ten środek, tak? Jeśli tutaj nagle by chciały czołgi się przedrzeć, to jestem. Jak widzicie, korzystam też z okazji, próbuję na chwilę strzelić i uciekam. Jak do tej pory tutaj jeszcze nic we mnie nie trafiło, oprócz tego Tigera jeden strzał. Prowadzimy 6-3. Także widzicie, mimo że byłem słabo wylosowany, to staram się jakoś narzucać styl gry, jakoś kierować, ponieważ niestety nie możemy liczyć na to, że drużyna zrobi za nas wszystko, a my będziemy sobie tylko czekać i zbierać expa. Niestety exp jest dla tych, którzy
po prostu w bitwie coś robią. Taka rada, jeśli naprawdę traficie bardzo słabe losowanie, takie już bardzo, bardzo słabe, to warto przemyśleć, co można zrobić innego niż na przykład zadawanie obrażeń, czy chociażby skautowanie. Możemy nawet robić, jeśli widzimy, że powiedzmy ktoś tam walczy z dużo lepszym przeciwnikiem, którego my nawet nie ugryziemy, to możemy po prostu zajechać takiego delikwenta z boku i nawet nie strzelać, czy tam bić nawet za zero, ale odwracać jego uwagę. To też jest bardzo ważna rola, którą możemy robić. Dodatkowo możemy ściągać czołgom gąsienice i wystawiać ich artylerii. Niby nic za to nie dostajemy, ale jesteśmy w stanie coś zrobić. W najgorszym razie warto sobą wozić, jeśli mamy miejsce, pociski odłamkowo-burzące i walić po wieży w różne czołgi, czy tam w okolice silnika, czy w wieże, po prostu uszkadzając moduły, zabijając załogę. Nieważne, że zrobimy 5 czy 10 obrażeń, ale może uszkodzimy armatę, może zabijemy celowniczego. Zobaczcie, wyjeżdża na mnie dziewiąteczka, jest drużyna, jestem chroniony, także wykorzystuję ich armaty, 11-3, także naprawdę spokojna gra. Tutaj dostałem, myślałem, że nic więcej nie dostanę, ale jeszcze zostałem z boku, więc postanowiłem szybko wykorzystać zestaw naprawczy, uciec stamtąd. Zostałem wykryty, nic nie zaświeciłem, tutaj nie mam ani lornetki, ani żadnej optyki, także świecę tylko to, co strzeli, co się ruszy, co tam ewentualnie jest w odległości 50 metrów. Ale jak widzicie, o, teraz jest 152. To był jego błąd, że nie strzelał pociskiem odłamkowo-burzącym, tylko zwykłym, i po prostu nic mi nie zrobił. Widzicie, szybciutko zginął, także wygrana bitwa. Po bitwie zobaczycie, za chwilkę będą screeny, jak tylko tutaj ich załatwimy, ostatni czołg, jak to wygląda, jeśli chodzi o exp. I zobaczcie, to było akurat na potrójnym, także to był 1000 expa. Zobaczcie, dużo zaświeconych, dużo podświetlonych uszkodzeń. Jestem pierwszy w drużynie pod względem expa, a byłem na dole losowania. Jeśli chodzi o podświetlenie, to było 3000 po wykryciu, zadanych prawie 1500. Także tak myślę, warto grać. I jeszcze screen, który pokazuje efektywność w tej bitwie, czyli ponad 2000 efektywności, czyli można zagrać dobrze, mimo powiedzmy słabego losowania. Tutaj jeszcze druga bitwa dla chętnych, którzy są wytrwali i to obejrzą. Tym razem jeszcze bardziej hardkorowa, gram T-150 praktycznie na pełnym stoku, nie mam silnika, armaty i rzuciło naprawdę mnie na kupę ósemek, bardzo dużo ósemek, na słabej mapie dla tego czołgu de facto. I co mogę zrobić? Mam armatę praktycznie z trzeciego tieru, którą nic nie powinienem przebijać, nie mam kamuflażu, mam tutaj chyba nawet nie ma gąsek, silnik podstawowy, także całkowity klocek, który nie powinien być przydatny w tej bitwie. Bardzo dużo osób, jeśli ma takie losowanie, no to niestety płacze, czy idzie się topić, czy robi inne rzeczy, jedzie się szybko zabić. A generalnie ta bitwa pokaże, że nawet naprawdę na pełnym stoku, przy bardzo, bardzo ciężkim losowaniu, można być przydatnym dla drużyny. Tutaj pomysł na tą bitwę też tutaj sprawdziłem, co mogę zrobić, tak? Więc na pewno nie mogę walczyć oko w oko z żadnym czołgiem. Powinienem gdzieś się przyczaić i wspierać drużynę. Oczywiście w sytuacji, jeśli gramy takim czołgiem na topie i gramy z tirami niższymi, no to my prowadzimy natarcie. W sytuacji, jeśli losuje nas na no, bardzo wysokie tiery, a my nie jesteśmy w stanie nic zrobić, to nie bójmy się, może nie kampić, bo to nie o to chodzi, żeby stać w bazie, ale po prostu wspierać jak możemy. Jeśli pomożemy swoją armatą i będzie to ukrywanie się i strzelanie z drugiej linii, ale cokolwiek pomożemy, to jest ok. Jeśli pojedziemy jako pierwsi i zginiemy, no to generalnie nie przydamy się na nic swojej drużynie. I co z tego, że okrzykną nas bohaterem, no może bez przesady, ale jeśli powiedzmy gdzieś tam zostaniemy z tyłu, no to możemy się po prostu bardziej przydać i zwyciężyć. Jak widzicie, próbuję tutaj strzelać te zaświecone czołgi. Tutaj po prawej stronie pojawił się naprawdę znienacka niszczyciel niemiecki 6 tieru. Praktycznie dojechał nam w bazę, więc ja tutaj robię co mogę.
uszkadzam go z tego swojego cienkiego działeczka spamerskiego, ale robię coś. Generalnie nie wyjechałem z bazy, już tutaj dwóch przyjechało. Trochę się cofam, żeby uniknąć jakiegoś ostrzału. Zobaczcie, jazda w prawo w tej sytuacji, no niestety ja nie mogę prowadzić natarcia. Jazda lewą stroną też jest słaba, bo ani nie mam prędkości, ani w nic nie mogę postrzelać de facto od przodu, więc postanowiłem pojechać po prostu do przodu, na tą górkę, wspomóc tam naszego super Pershinga, może coś zaświecić, może odwrócić uwagę, może strzelić coś z boku, uszkodzić gąski, zaświecić dla artylerii, po prostu zrobić coś, żeby być przydatnym. Jedziemy, jedziemy. Wiadomo, przy takiej prędkości nie jest to łatwe. Tutaj sprawdzam swoje szanse. Tak, czyli zachowuję się tak naprawdę. Ustawiam się w miejscach gdzieś tam dla TD-ków, czy dla medów, które mogą sobie tutaj gdzieś flankować, mimo że gram czołgiem ciężkim. Widzę, nic nie mogę zrobić, więc zmieniam pozycję. Nie stoję w krzaku, nie kampię, nie czekam, aż drużyna wygra. Sam próbuję na coś się przydać. Także próbuję tutaj temu super Pershingowi. Zobaczcie, nawet w takiej sytuacji, jeśli nawet napotkamy opór i ja nic im nie zrobię, to przynajmniej jestem swoim tym pancerzem, dosyć grubym, nawet jak na te tiery, ustawiając się bokiem, jestem w stanie coś odbić, przyjąć strzał, więc generalnie na przykład mogę zebrać hita zamiast super Pershinga, który później na przykład te hit pointsy będą decydowały o tym, czy wygramy, czy nie. Także warto jak najbardziej pomagać. Zobaczcie, tutaj jest ósmy tier. Ja mam spamerskie działko, ale to nic, będę próbował. Czasem może zdarzyć się nawet jakiś tam przypadek. Możemy zrobić blow-upa, możemy rozwalić skład amunicji. Zrobiłem, mam 475 uszkodzeń. Jestem aktywny, gram, pomagam jak mogę. Tutaj widzicie, na czerwono, ale to nic. On się na przykład, chociażby to, że musi się wycofać, widzi, że dostaje strzał z różnych kierunków, to już go rozprasza. Już nie ma tak łatwo. Wie, że jest ostrzeliwany z dwóch stron, także zmienił pozycję. To też jest rola, którą można pełnić, jeśli na przykład nie jesteśmy w stanie nic przebijać. Oczywiście są bitwy, gdzie naprawdę nie możemy nic zrobić i zginiemy na początku, generalnie, nie wiem, strzałem od artylerii. Ale trudno, no tak to się zdarza. Jeśli gramy przy tak słabym losowaniu, to nie możemy mieć do siebie pretensji, że powiedzmy w bitwie zrobiliśmy mało, no bo to generalnie my nie prowadzimy natarcia, nie odpowiadamy za wynik bitwy. Po prostu staramy się wspierać drużynę jak się da i tyle. Tutaj strzelam, nie trafiam, ale w końcu udaje się i mam nawet jednego fraga. Tutaj strzał od artylerii. Trudno, nic się nie stało. Przeżyłem, gram dalej. Zobaczcie, wynik jest dosyć wyrównany. Także nie jest tak, że drużyna robi wszystko za mnie, a ja sobie tam tylko strzelam. Tylko aktywnie uczestniczę w tej bitwie, mimo że nie mam tak naprawdę środków. Mam dużo słabszy czołg od mojej drużyny. No ale zobaczcie, już tutaj poginęły u nas ósemka, siódemki. Artyleria wyświecona, także to nie ich wina. KV-1 też coś tam zrobił, zginął, zrobił fraga, także też się przydał. Tutaj zobaczcie, też wspomagam tego super Pershinga. Będę robił co mógł, aby mu pomóc. Nawet jestem w stanie przyjąć za niego hita, właśnie po to, żeby on mógł zrobić więcej w tej bitwie. Oczywiście nie mówię o głupiej śmierci, bo to nie na tym polega. Ale jeśli na przykład naprawdę nic nie jesteście w stanie zrobić kompletnie w bitwie, a możecie na przykład zasłonić sojusznika, który dzięki temu przeżyje i na przykład wygra bitwę, to też warto. No generalnie warto próbować wszystkiego, co może się przyczynić do zwycięstwa. Nie patrzymy wtedy na swoje statystyki, na fragi, na cokolwiek innego. Po prostu staramy się pomagać. Ja tutaj zobaczcie, tak naprawdę stoję na tym środku i wspomagam jak mogę. Jeśli bym pojechał gdzieś tam razem z tymi czołgami ciężkimi, to prawdopodobnie już bym nie żył, albo bym nic nie przebił od przodu. Ja tutaj staram się robić co mogę. Jeśli zginę, trudno, ale staram się dosyć aktywnie. Jest Ferdinand, zobaczcie, zajechałem go z boku i pomagam po prostu drużynie w ten sposób. I jest drugi frag, już chyba dwa ósme tiery.
Tutaj znowu 152 i znowu uszkadzam, próbuję, walczę. Najgorsze jest to, jeśli ktoś na początku bitwy przy swoim losowaniu od razu rzuca rękawice i uważa, że nic nie zrobi i generalnie już jest skazany na porażkę. Zobaczcie, nie przebijam, ale to nic. Strzelam, mam dużo amunicji, mogę to robić. Wspomagam tego ISU 152. Tak naprawdę gram trochę jak med, który tutaj od boku zachodzi te czołgi. No w innym przypadku nic bym nie przebił. Tutaj, zobaczcie, blisko trzeciego fragu, jeśli bym się przebił. Także myślę, że całkiem nie najgorzej. Znowu tutaj też próbuję. Akurat w tej bitwie taka rola mi przypadła. W ten sposób byłem przydatny. W każdej może być oczywiście inaczej. Także trzeba na pewno dostosowywać taktykę i swoje możliwości, umiejętności do tego, co się dzieje akurat w danym meczu. Tutaj za chwilę bitwa będzie dobiegała końca, chociaż jeszcze parę czołgów zostało. Zobaczcie, masę tych czołgów pouszkadzałem. Nie były to jakieś ultra obrażenia, ale jednak trochę tych uszkodzeń zrobiłem. Tutaj jeszcze w tej bitwie będzie dosyć ciekawa sytuacja, którą zobaczycie, która pokaże, jak naprawdę bardzo drobne detale i decyzje wpływają na to, czy wygramy, czy nie przegramy. Tutaj zobaczcie, zrobię pewien błąd, który zadecyduje o tym, że nie wygramy. No tutaj jadę po artylerię. Tak, no wiadomo, chcę ją zabić, nie wjeżdżam jeszcze na kapa i w tym momencie, zobaczcie, oni nas kapują, a ja powinienem w tym momencie od razu jechać na kapa, żeby szybciej nam leciał ten czas. Tutaj podjąłem złą decyzję, ponieważ myślałem, że ten jeden z tych czołgów po prostu został gdzieś tutaj w bazie, jest kampiący. O tutaj się zaświeciłem i myślałem, że on gdzieś tam po prostu stoi w tamtym rejonie, ale okazało się, że oba czołgi tam pojechały. No i niestety ten czas leci równo. Nasze czołgi też zrobiły ten sam błąd co ja, czyli pojechały po artylerię zamiast kapować. Akurat w tej konkretnej sytuacji, żeby wygrać, trzeba było kapować. Zrobiliśmy to za późno. No i niestety będzie tylko remis. Tutaj jeszcze co prawda zdążę dojechać trzeci czołg, ale będzie to za późno i pada remis. Także drobny detal, ale nie pozwolił zwyciężyć. Za chwilę pojawią się screeny. Zobaczcie sobie moje dokonania w tej bitwie jako naprawdę pełny stok z 8 tierami. Jest wsparcie, jest tam jeszcze jakaś odznaka, remis. Zobaczcie, masa uszkodzonych czołgów, drugi pod względem expa. Także starajmy się, grajmy do końca, walczmy. To z tej strony będzie wszystko. I do następnego, mam nadzieję. Cześć.